Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pierwszy w historii mobilny wywiad. Gość miał się pojawić u mnie, ale niestety ze względu na jego sytuację losową to ja udam się do niego. Sprzęt już mam zapakowany w samochodzie, łącznie ze stolikiem, przy którym będziemy przeprowadzać rozmowę. Także ruszamy. Jesteśmy już na miejscu, Wood Lake Rożnów 787. Oczywiście, gdybyście chcieli skorzystać z noclegu Łukasza, to jak najbardziej, ponieważ cały ten domek jest do wynajęcia. Niestety niemiłosiernie się rozpadało na zewnątrz, także będziemy nagrywać w środku. Ja już mam tutaj przygotowaną listę pytań. Wśród nich są też pytania od Was, także zapraszam Was na rozmowę z Łukaszem Smolarskim. Przez tatę, no to powiem Ci, dla mnie to jest takie normalne, bo nie wiem, jak to jest być wychowanym przez mamę i tatę, nie? To Łukasz, zrobimy tak, ja dostajesz ode mnie na pierwszy rok studiów kasę, za darmo, bezwrotnie i tak dalej, i no, idź sobie na rok do dobrej szkoły, sprawdź. I po roku albo załatwisz kasę, poradzisz sobie, skończysz dobrą szkołę, albo po roku powiesz, to nie jest dla mnie, pójdziesz na tą odnowę biologiczną, na, i będziesz sobie ją kończył. Ja, Łukasz, można zarobić prowadząc kanał. To są miliony, nie? Jak zapytasz początkującego kanału, nic, więc ten przedział jest taki, że... Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wywiadzie na moim kanale. Dziś gościem naszej rozmowy jest niezwykły człowiek, przedsiębiorca, organizator eventów biznesowych, mentor, motywator, youtuber, twórca najstarszego biznesowego kanału na polskim YouTube, Łukasz Smolarski. Witam Cię, Łukasz. Cześć, no może to prawie prawda, więc dziękuję za takie miłe przywitanie. No bardzo się cieszę, że mogę z Tobą porozmawiać. Myślę, że wszystko to, co powiedziałem, jest prawdą i Wy się ze mną zgodzicie. A mi jest niezmiernie miło, że znalazłeś czas na ten wywiad, bo myślę, że będzie on wyjątkowy nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla moich widzów. Chciałbym się dzisiaj skupić na genezie Twojego sukcesu, którym niewątpliwie jest kanał Biznes Misja, który ma już kilkaset tysięcy subskrypcji. No i ta liczba stale rośnie, także też z tego miejsca, Łukaszu, chciałbym Ci pogratulować i podziękować za to, co robisz każdego dnia dla polskiego biznesu. Bardzo dziękuję, no, bardzo miłe słowa. Ja jeszcze tylko tak słowem wstępu, w skrócie dodam, żeby widzowie wiedzieli, z jakim gościem wyjątkowym mamy dzisiaj do czynienia, bo przeprowadziłeś już około 400 wywiadów, w tym między innymi byli, tak na szybko wymienię, Friz, Bogusław, Linda, bracia Collins, Aleksander Kwaśniewski, Leroy, Krzysztof Hołowczyc, Ryszard Florek, Mariusz Pudzianowski, Marcin Miller zespołu Boys, Kajak, Mariusz Czerkawski, Michał Sołowow, Steve Wozniak, współtwórca firmy Apple oraz wielu topowych przedsiębiorców z bardzo różnych branż. Także naprawdę wyjątkowe takie CV, można powiedzieć, biznesowo-youtubowe. I dzisiaj będziemy mówić o rzeczach trudnych, dlatego że odkąd ja miałem okazję pojawić się w internecie czy na YouTubie właśnie, to mam możliwość porozmawiać z wieloma osobami, które chcą działać w tej samej branży co ja i na ile mogę, to staram się tym osobom pomóc. Jednak w tych rozmowach często w większości osób brakuje wiary we własne możliwości, że właśnie można żyć inaczej, można żyć lepiej, można żyć na własnych zasadach. I stąd właśnie dzisiaj w moim studiu Łukasz, no bo kto jak nie Ty właśnie może opowiedzieć tym osobom, że żeby im dać inspirację i motywację do działania, że właśnie pomimo ciężkiego startu, no można sięgać gwiazd tak jak Ty, bo nawet widzieć to choćby po tych osobach, z którymi wywiad przeprowadziłeś. Bardzo miło, no co mam powiedzieć, cieszę się, że takie przywitanie na początek. Dokładnie, to zacznijmy od tego pierwszego pytania, bo Ty często w swoich wywiadach pytasz gości o ich dzieciństwo, czy było coś, co ich odróżniało od innych, więc jakbyś Ty nam mógł powiedzieć z perspektywy siebie jako dorosłego człowieka, jak to Twoje dzieciństwo wyglądało, jak je oceniasz i jak to jest być wychowywanym praktycznie od samego początku tylko przez tatę? No wiesz co, tak, już masz, widzę, że zgłębiłeś trochę wiedzy. Jak to jest być wychowywany przez tatę? No to powiem Ci, dla mnie to jest takie normalne, bo nie wiem, jak to jest być wychowywany przez mamę i tatę, nie? Więc tutaj tak po prostu było niestety. No, zmarła moja mama na raka, jak miałem 5 lat i no i na pewno brakuje jej do dzisiaj, ale i na pewno to gdzieś zostawiło piętno, że jak jesteś wychowywany w pełnej rodzinie, to masz i mamę i tatę. Mama jest od jakichś tam innych obszarów, jakiegoś takiego, wiesz, nie wiem, dobre jedzenie, gotowanie, pocieszenie, ojciec czasami jest zawsze ten surowszy, ci wychowuje.
U mnie to musiało być zmieszane, musiał mi tata dawać radę w tym wszystkim, więc nie wiem, jak to jest mieć dwóch rodziców i bardzo żałuję, bo to widać po czasie, że brakuje jakiejś takiej pewności siebie i poczucia i jakichś takich pewnie wielu, wielu rzeczy, które gdzieś tam pewnie w wieku dzieciństwa były których brakowało, gdzie się widziało, jak inni mają tych rodziców, a ty nie masz, przychodzi, że nie masz, ale no już to jest tak długo, tak dużo czasu, że chyba tak przeszło jakby tak normalnie, że tak no było, musiało być i nie wiem, chciałbym wiedzieć, no ale czasu się już nie cofnie. No tak, dokładnie, chociaż nie widać po tobie tego, co mówisz, że nie masz tej pewności siebie, tym bardziej po tym bogatym CV, tych wywiadów, które przeprowadziłeś, jakie to były osobistości. A powiedz mi, czy te doświadczenia właśnie z tego dzieciństwa, o których mówisz, przeniosłeś w ten dorosły świat? Jeśli tak, to czy one ci pomagają, czy przeszkadzają w tym, co robisz jako YouTuber? Wiesz co, to jest tak, na pewno część pomaga, część przeszkadza. Pomaga na pewno to, że jak dorastałeś i nie miałeś tych rodziców, nie było często pieniędzy, widziałeś, jak mają inni różne rzeczy, no to chciało się mieć, no każdy chce mieć fajne rzeczy. Jako dziecko chcesz mieć fajne, nie wiem, klocki Lego, później chcesz mieć fajny, nie wiem, rower, motorynkę, może skuter i tak dalej, jak tego nie masz, no to do tego ciągnie. Myślę, że ta taka determinacja, że no nie mam, muszę sobie jakoś poradzić, nie dostanę tego, nie mogę, nie zostałem rozpieszczony, więc nie było, że nie wiem, rozpłakałem się, coś powiedziałem i dostawałem, jak dzisiaj niektórzy tak niestety wychowują dzieci, więc na wszystko trzeba było zapracować i to trzeba było naprawdę zapracować, więc od małego gdzieś coś próbowałem już sprzedawać, handlować, pojawiały się pierwsze pieniądze naprawdę w wieku dziecięcym. Trochę mój wujek miał wpływ świętej pamięci, który mnie wychowywał, brat mojej mamy. Wychowywał tak, że w weekend jeździłem do niego rano, o 7 rano stawiałem się u niego na budowie, mieszkał pod Nowym Sączem. Na budowie, no, miał stary dom rodzinny po babci, ale cały czas coś było tam do roboty. Raz było to w polu trawa, koszenie, raz było siano, raz były buraki, raz były ziemniaki, a raz był remont budynku, bo trzeba było wymienić elewację, raz były naprawy samochodów, bo wujek był naprawdę złotą rączką, raz były, nie wiem, naprawy elektroniczne, gdzie wujek też to potrafił i trochę on dzięki niemu nauczył mnie takiej pracy, podejścia, że trzeba ciężko pracować. Miał sprytny pomysł, no bo właśnie żadnemu dziecku by się chciało być w sobotę o 7 rano i pracować, ale jak nie mając pieniędzy, a wujek zawsze dawał pieniądze, więc przyjeżdżałem za tą pracę, powiedzmy od 7, nie wiem, do 3, 4, dostawałem 20-25 zł, ale to były lata temu, no to później wracałem szczęśliwy i prawie rządziłem, że mam takie pieniądze, nie? Gdzie rządziłeś na osiedlu. Rządziłem na osiedlu i po prostu ja nie mogłem się czekać soboty, że idzie sobota, ja chcę dostać pieniądze, zarobić i mieć na jakieś swoje rzeczy, bo na nic nie było, więc tym chyba wujek sprytnie, nie wiem, czy to było świadomie, czy nie, spowodował, że nauczyłem się pracy i zacząłem zarabiać pieniądze i że chciało mi się pracować, bo tak to nienawidziłem tej pracy. Ja pamiętam, jak zawsze jechałem, myślałem, co mi wujek dzisiaj da, co będziemy robić, nie? I były jakieś tam rzeczy, które lubię robić i były rzeczy, których nienawidzę, nie? Więc to tak łatwo nie było, ale później była wypłata i całe szczęście, nie? Czyli łatwo nie było, ale te doświadczenia przeniosłeś na to, że jak podejrzewam, umawiałeś te wywiady, czy zacząłeś tego YouTube'a, to się tak łatwo po prostu nie poddałeś. Zdecydowanie, to taka ta determinacja, że mamy jakby, że trzeba sobie zawsze dać radę, że to, ten YouTube to jest taka wypadkowa, to jest jeszcze długa historia, bo to nie tak, że zacząłem YouTube'a, jakby skończyłem studia najpierw w Nowym Sączu, później jeszcze się udało 3 uczelnie wyższe skończyć w Polsce, no i przeniosłem się do Warszawy, dostałem pracę w korporacjach, więc też 15 lat w międzynarodowych korporacjach, wyjazdy po świecie, mieszkanie w innych krajach i to tak spowodowało, że no cały czas gdzieś z tyłu poczucie miałem, że dalej chcę, że chcę coś może nawet udowodnić sobie, może innym, może kolegom, którzy gdzieś tam się śmiali, mogli mówić, że czegoś nie będę miał, że jednak sobie dałem radę, że takie, myślę, że te trudne dzieciństwo, brak i czasami nawet wyśmiewanie, że czegoś nie masz i tak dalej, spowodowało, że się tak wewnętrznie, może pozytywnie nakręciłem, że chciało się udowodnić, mówię, sobie i może gdzieś tam podświadomie innym, że jednak no, coś może jestem warty, że coś się da zdziałać, zrobić, osiągnąć. Czyli dzieciństwo było ciężkie, ale cały czas brnąłeś do przodu i właśnie powiedz mi też, bo troszkę zacząłeś mówić o tym wujku i takim ciężkim u ciebie, ale jednocześnie pokazującym twoją walkę o lepsze jutro fragmentem życia było to, bo gdzieś tam wspomniałeś w jednym z wywiadów czy artykułów, że nie dostałeś na bilet do kina na film jako dzieciak i musiałeś zostać w szkole na zastępstwie ze starszymi
dziećmi i powiedz mi, czy to był taki fragment, czy ten moment przełomowy, że stwierdziłeś, że no kurczę, tak nie może być i jednak zacznę gdzieś pomagać temu wujkowi, czy handlować tymi częściami używanymi na giełdzie? Nie, jak to zupełnie nie miało związku, tak jak sobie patrzę z czasem. Po prostu było mi wtedy przykro, tak pamiętam, że się chyba rozpakałem, no nie było pieniędzy, nie poszedłem i to nie były starszaki, tylko inna klasa, która nie szła, bo to się klasy wychodziły, czyli jak ja chodziłem do trzeciej A na przykład, no to w trzeciej B, bo ona wtedy nie szła w ten dzień, no to szedłem, nie? No i tak wiesz, przychodzisz i nie wiem, jak byłem odbierany, ale sam czułem taki wstyd, że kurde, no ja nie mam, przychodzę, więc się coś wymyślało, trzeba było kombinować, co powiedzieć, a że nie mogłem, bo nie wiem, bo coś lekarz, bo coś tam, więc już człowiek uczył się trochę kombinować, żeby sobie poradzić, bo to nie było nic fajnego, więc no były takie sytuacje, ale to na pewno nie zahartowało wtedy, byłem zbyt mały wtedy i chyba nie myślałem o pieniądzach, to po prostu chciałem coś mieć, to nie było, że nie wiem, chcę zarabiać, będę przedsiębiorcą, bo nie miałem takich jakby gdzieś tam, nie wiem, wartości, czy nie wychowałem się w domu przedsiębiorców, nie? Więc wydaje mi się, że nie, ale no to były takie ciężkie momenty, które powodowały, że motywowały. Jak myślisz, jak pytasz, czy coś było takiego mocno, co gdzieś odcisnęło piętno, no to takie kilka rzeczy. Jedno pamiętam, jak gdzieś tu tak jest za dzieciaka, nie pamiętam, może podstawówka. I mieliśmy jakieś tam dziewczyny na osiedlu, chyba jedna pierwsza dziewczyna, taka dziewczyna, nie można powiedzieć, że to była prawdziwa dziewczyna, jakaś taka sympatia, że się podobała na osiedlu jakieś dziewczyny i tak dalej. I wiesz, i mi, i innym kolegom i tak dalej. No i ona jakieś tam, zamiast mnie, to wybrał jakiś kolegę, który już wtedy miał samochód i był starszy i tak dalej. I to był chyba jakiś Opel Corsa i tak gdzieś powiedziała przy wszystkich, że ty to przecież nawet sobie się nigdy malucha nie dorobisz. I to mi tak utkwiło wtedy, pamiętam, bo już byłem właśnie, już to nie była może trzecia klasa, ale jakaś tam, nie wiem, szósta, siódma, ósma, nie wiem. Nie pamiętam, ale tak sobie myślę, no kurde, nie, to mi tak pojechało po ambicjach, później sobie myślę, no to zobaczymy. No i tak w sumie chyba dzisiaj, jakbym tak wrócił do tych momentów, to chyba najlepiej mi się udało wyjść z tych, z tego wtedy otoczenia, to sytuacja była. No tak. Więc może to gdzieś tam miało. No a powiedz właśnie, czy takie te ciężkie sytuacje z tego dzieciństwa, czy tego nastoletniego okresu, to budują pozytywnie nas jako dorosłych, no bo dzisiaj widzisz, dzieci na przykład mają wszystko, a często później jak zaczynają dorastać, czy wchodzić w ten bieg dojrzewania, to nie mogą sobie z tym poradzić i nieraz kończą w dużo gorszych miejscach niż zaczęły, a u Ciebie była odwrotna sytuacja. Jest to rzeczywiście jest tu taki problem, bo to też mnie interesuje, jak robię właśnie wywiady, pytam wielu takich bardzo bogatych ludzi i widzę te dzieci, które nie przejmują biznesów, jakby poszły na złą drogę i tutaj chyba z mojego takiego doświadczenia, obserwacji, to tak jest kilka rzeczy. To nie do końca tak jest, że z bogatego domu dzieci są zepsute, z biedy jest lepiej. Na pewno trochę tak, jak jesteś biedny, no to tak przez siebie się mówi, że no jest bieda, chcesz się wyrwać, kombinujesz, robisz. I to kombinowanie, trochę nawet jak Polska na arenie innych narodów, jesteśmy bardzo przedsiębiorczy, bardzo innowacyjni, bo jesteśmy trochę biedni, chcemy też dobrze żyć, chcemy kombinować, stąd się wzięła ta przedsiębiorczość, próbujemy, robimy. I tak samo jest chyba w biedzie, jak czegoś nie masz, no to na wszelkie sposoby ty szukasz czegoś, żeby mieć, żeby kupić sobie cokolwiek, najpierw jak jesteś najbiedniejszy, dobre jedzenie, cokolwiek, później może ubranie, buty, a później w ogóle żyć w dobrym tym. A to znowu powoduje, że musisz namyśleć się, nakombinować, włożyć trud, pracować. To znowu cię gdzieś motywuje, jesteś zaradny, pracujesz. A jak jesteś bogaty, no to tego nie musisz, bo dostajesz to po prostu, więc się trochę rozleniwiasz, leżysz, ale problem jest też taki, bo są ludzie też przecież bogate dzieci, bogatych rodziców, ale w pozytywnym znaczeniu, że na przykład przyjmują te firmy, rozwijają jeszcze bardziej, rozkręcają te biznesy międzynarodowe i wydaje mi się z obserwacji, też ja się tak staram wprowadzać dzieci, że najważniejsze to jest spędzanie czasu z dziećmi, że ci ludzie bogaci, którzy zepsuli dzieci, to byli ludzie, którzy po prostu dużo zarabiali, mieli dużo pracy i uciekali w tą pracę i wiesz, widziałeś dziecko, no to tak, tato, rower, masz ten rower i tak jakby tym rekompensowali ten stracony czas i dziecko miało wszystko, ale nie miało rodzica, nie miało rodzica, nie miało wartości, więc to dziecko nie wychowywało rodzic, nie mogłeś przekazać swojej wartości, tylko obce osoby, albo opiekunka w bogatych domach, albo obce osoby, albo szkoły, albo później ulica, gdzie w takich latach myśmy dorastali, ta ulica była różna i raczej miała zły wpływ i sam wiesz, jak to było, więc jak trafiłeś w złe towarzystwo, a często bogate dzieci trafiały w złe towarzystwo i w takie najgorsze, bo ja pamiętam na osiedlu mieszkając, to ci tacy, co powiedzmy lokalni, tacy wataszcy, to rządzili osiedlem i bałeś się przejść,
no to trzymali, to taki tacy bogaci dzieci chcieli z nimi trzymać, bo to będzie prestiż, że wiesz, w szkole się pokaże, że podtrzymam z takimi największymi, co zaczynają, a tamci ciągnęli od nich kasę, bo tata dał, no to przyjeżdżali, dostawali na różne, nie wiem, piwka i tak dalej. I tak to dzieci się bardzo psuły. A jakbyś był dobrym rodzicem, spędził czas, wiedział, co dziecko chce, chciał jakieś potrzeby, pomagał je odkrywać, pomagał inspirować, zachęcał do rozwoju, po prostu spędzał, znał to dziecko, to myślę, że jeszcze lepiej by miało, dużo lepszy start niż ja miałem, niż inne, bo też taki start psychiczny, to też dużo kosztuje obciążenia psychicznego, ile to jest takich wewnętrznych cierpień, prób takiego, nie wiem, wyjścia poza schemat, ile takich jakichś takich naleciałości, ile takich walki właśnie z kompleksami, z pewnością siebie, z poczuciem, a wiesz, w jakimś domu pojedziesz do Ameryki, jesteś w dobrych szkołach, od razu uśmiechnięty masz, więc to jest, nie ma chyba takiej prostej odpowiedzi, czy bardziej hartuje, czy nie. Myślę, że najbardziej to jest spędzanie czasu, więc dzisiaj wszystkie dzieci, tak się mówi, mają dużo lepiej. Tak jest, no moje dzieci, twoje i w przeciętnych domach nawet, takich bardzo biednych, to i tak mają lepiej, bo czasy się zmieniły, masz, nie wiem, komputer, masz dostęp, masz inną trochę... Tak, no dostęp do internetu jest jakby standardem, nie tak, wszędzie, więc najważniejsze to jest spędzanie tego czasu z tymi dziećmi, dawanie im czasu, a nie dawanie im pieniędzy, bo niezależnie, czy masz mało, czy dużo, jak będziesz miał mało, ale dziecku dasz na coś, kupi sobie coś tam, wyda, nie umie tych pieniędzy, nie będziesz go uczył jakichkolwiek, jakichś takich schematów ekonomii, zarządzania, oszczędzania, no to się to dziecko to straci, nie? I to będzie niezależnie, czy z biedy, czy nie, bo z biedy też trzeba powiedzieć, to nie jest tak, że a z biedy się wyszło i jest super, bo z biedy dużo osób kończy w kryminale, bardzo źle kończy, też, bardzo tak. Dalej źle żyje i to jest ciekawe pytanie, jakby zrobił badania, czy więcej osób, które były biednych, osiągnęło duże sukcesy tak jakby w skali, czy bardziej bogatych, nie? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to wszystko jest też związane właśnie z tym czasem, jaki poświęcimy na wychowanie. Tak, no tych, którzy wychodzą z biedy, osiągają jakiś tam sukces, dużo bardzo się mówi, tak. A w drugą stronę jakby troszkę mniej gdzieś o tych bogatych, którzy zeszli na tą złą drogę. Troszkę już odpowiedziałeś na to moje kolejne pytanie, ale jeszcze tak je doprecyzuję, to właśnie jak są te dzieci, które mają ten dobry start, to jak zatem według Ciebie powinniśmy podejść w dzisiejszych właśnie czasach do wychowania tych swoich dzieci, edukacji szkolnej i uczenia przede wszystkim wartości pieniędzy i pracy, bo mi się wydaje, że jak są te bogate dzieci z bogatych rodzin, które wszystko dostają, to nie szanują pracy i nie znają wartości pieniędzy tak naprawdę, nie wiedzą, jak to wygląda. A jak to z Twojej perspektywy widzisz? Trochę właśnie tego odpowiedziałem, ale to jest tak, że ja znam, no, znam kilkunastu najbogatszych Polaków i na przykład wielu z nich swoje dzieci tak wychowywało, że jak zanim gdzieś tam doszli do kierowniczych stanowisk, przejęli firmę, to musieli odbyć taki, wiesz, ciężką lekcję od magazyniera po każdy dział i dostali ten szacunek, byli za granicą, podpatrzyli, więc to nie jest tak do końca, tak jak mówię, najważniejsze to jest to, żebyś ty jako rodzic miał wiedzę, że trzeba dziecku poświęcać czas, a nie dawać, czyli nie wozimy go na wszystkie zajęcia, bo sąsiedzi wożą dziecko i to jest moda, bo super, albo nie zrobię z dziecka prawnika, bo dziecko sąsiada jest prawnikiem i zarabia super pieniądze, bo tak się zepsuje dziecko, tylko zrobię to, co moje dziecko chce robić, nie? Zapytam go, sprawdzę, mogę go zawieźć na kilka rzeczy, zobaczę sam jako rodzic, co go ciągnie, co on lubi robić i to, co lubi robić, wzmacniam po prostu. Wtedy na takie zajęcia go zawożę, spędzam czas, kupuję, nie wiem, literaturę, jeśli w czymś go tam kręci, a jeśli chodzi o taką edukację w szkole, bardzo ubolewam, to jest temat na inny odcinek, bo byśmy mogli godzinami. Stąd trochę powstała biznes misja, żeby dawać taką praktyczną wiedzę, taką wiedzę biznesową, której się nie uczy, no bo w skrócie, no jak może być edukacja, która nie zmienia się przez lata, biznes się zmienił, my mamy telefony komórkowe, kiedyś nie było w ogóle, wiesz, telefony stacjonarne, żetony, tak. Latamy w kosmos, mamy elektryki gdzieś zaraz, jest tak, świat poszedł do przodu, edukacja przecież jest taka sama. Uczysz się o pałeczkowaniu, o jakiejś tam wiedzy o społeczeństwie, ale jak to ma się do tego, że nie uczysz się, mówię już nie mówiąc o ekonomii, o pieniądzach, to powinieneś się uczyć, jak wydawać, co to jest pieniądz, jak kupię, to może zaoszczędzę jakiś procent, żeby oszczędzić cokolwiek, ale żeby się, nie wiem, nie nauczyć jakichś takich w ogóle podstaw, jak się dzisiaj funkcjonuje. Dokładnie. I chociażby jak otworzyć firmę. Jak otworzyć firmę, ale już nawet w szkole podstawowej, żeby nie nauczyć dziecka, jak się wzmacnia poczucie pewności siebie. Tak. To jest najważniejsze, że jak jedziesz na granicę w Stanach czy coś, to prawda, to dziecko jest pozytywne. Ja dzisiaj widzę nawet po takich znajomych, co osiągają jakieś sukcesy, każdy jest uśmiechnięty, wesoły i to nie, że ma pieniądze, tylko że udało mu się coś tam osiągnąć i się, a na szczęście otacza przy takich ludziach, ale w zwykłym społeczeństwie w Stanach te dzieci są takich pozytywnie, bo w szkole mówią,
potrafisz to, nie poszło ci źle, to nie jesteś tak, jak u nas mówili, nie wiem, w szkołach, ty debilu, najgorszy motole, nic z ciebie nie będzie, nie wyjdziesz. I to dalej dzisiaj gdzieś funkcjonuje, może już nie tak ordynalnie, ale dalej jest tak, że no nie wiem, u nas w szkole, mogę powiedzieć, nawet dzieci miały jakąś imprezę i bal taki, który był w szkole, wszyscy ucieszeni, zrobili stroje, że będzie fajnie i nagle przychodzą tacy smutni i mówimy, dlaczego? No bo pani kazała im robić to i to, nie mogli samemu się chociaż pobawić, tylko kazali im tak tańczyć, kazali to. No to jest ogromny problem, ogromne niszczenie takiego potencjału w naszych dzieciach. Kreatywności. Jak ty mu zabijasz, idziesz w schematu. Musisz robić to, musisz robić tak. To jest dobre, to jest złe, a nie takiego pozytywnego właśnie. Jesteś naprawdę dobry. Może jesteś w tym gorszy, ale w tym drugim jesteś super. To weź to jeszcze zrób. Weź doceń. To naprawdę mi się marzy, bo my dzisiaj jako Polacy w ogóle, jako naród po prostu mamy problem z poczuciem pewności siebie, z takimi wartościami. Stąd są później depresje, nerwice. Nie tylko, że sobie nie radzimy, ale to później jest naprawdę takie przełożenie na wszystko. Od tego hejtu, który pewnie gdzieś tam poruszymy, po jakieś takie wszystkie życie, że my przychodzimy, narzekamy, bo my mówimy tak, no ale to się już bierze w szkole, że przychodzisz, nauczyciel, który zarabia najniższą krajową, wczoraj rozmawialiśmy, nauczyciel dyplomowany zarabia mniej niż kasjer w Carrefourze, który zarabia, nie wiem, 3800, to jest szok. No to jak taki nauczyciel ma nie przyjść i być sfrustrowany i powiedzieć, super dzieci, mam do was, nie wiem, będę was najlepiej uczył, nie? To są po prostu straszne problemy i ja też uważam, że nauczyciele powinni być najlepiej wykształceni, powinni być najlepiej opłacani, bo nauczyciele to jest, oni tworzą nasze dzieci, oni, tak. Oni odpowiadają za wychowanie, to powinna być taka selekcja, to powinno być takie ich doszkalanie co roku, sprawdzanie, testy, takie jak nasze dzieci testują kompetencjami, różnymi egzaminami, które są, nawet to nauczyciel powinien być co roku testowany, bo on albo chce być nauczycielem i się nadaje i dostaje 10 razy większą wypłatę i robi to najlepiej, albo trudno, ale wtedy wiemy, że nasze dzieci będą właśnie kształcone przez profesjonalistów, przez ludzi, którym się chce, którzy mają w tym sens, widzą, ale widzą też taki swój rozwój. A tak to, jak ja widzę, że wiesz, tok nauczania nowego roku, jak idzie teraz, będzie, wiesz, jakiś wrzesień, to harmonogram nauki się zmienia tylko tak, że nauczyciel dostaje, zdaje do dyrekcji swój konspekt nauczania i zmienia datę z 2022 na 2023. To jest wszystko. Jaki tam update w ogóle wiedzy? To, co się zmienia na rynku, mają totalnie gdzieś. Wiem to naprawdę z praktyki, wiem, bo mam w rodzinie wielu nauczycieli i strasznie ubolewam i mam nadzieję, że może kiedyś, nie wiem, biznes misja stanie się szkołą taką, która zrobi szkołę przedszkole, podstawową, średnią, wyższą, totalnie tak, że wychodzisz... W stronę przedsiębiorczości, bo ja się wychowałem, mówię, kończyłem 4 szkoły. Pierwsza to była Szkoła Biznesu w Nemsączu, była szkoła SGH w Warszawie, bardzo dobra, była Koźmińskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, jeszcze kończyłem nie tak dawno rolnictwo na SGGW i wiem, że Szkoła Biznesu w Nemsączu była najlepszą szkołą, bo tam właśnie szedł rektor korytarzem, walnął cię z bara, powiedział, co u ciebie słychać, przyjdź na obiadek, jesteś spoko, potrzebujesz czegoś, ja mówię, chciałbym kręcić filmy. Załatwiliśmy ekipę filmową, kręciliśmy już pierwszy odcinek film na szkole biznesu. Już tutaj biznesu. Nie było wyśmiewania, demotywowania, to nie było tak, co to za pomysł? Pomyśl, ja byłem na informatyce, w Szkole Biznesu na informatyce. Mówię, że fajnie, może byśmy jakieś wideo. Rektor mówi, super, co potrzebujesz? I robi. Ktoś powiedział, że chce zrobić Broadway, jakiś wystawić scenę. Rektor mówi, proszę, tu jest scena, tu jest to, masz tutaj ludzi, co potrzebujesz. I wystawili dzisiaj Tomek i Marta Godzisz, robią Broadway Musical School na całą Polskę. Nawet nie wiem, czy już nie za granicę. Gdzie, no, fenomenalne widowisko, gdzie mnóstwo dzieci, akademie żyją z tego. I zaczęło się od takiego prostego zaczęło się wsparcia. Od tego, że rektor dał rękę. Taka dokładnie. Prosta rzecz. I my byliśmy, tak jak rektor powiedział, że przez niego budował nam nasze poczucie wartości. Czasami nawet więcej niż możemy, ale to było takie pozytywne, że przyszedł nauczyciel, zaczął lekcję, to ja to pamiętam jak dziś, mieliśmy jakąś tam, nie wiem, matematykę dyskretną, chyba ciężki przedmiot, to się trzeba przychodzi gościu na ćwiczenie, mówi, cześć, nazywam się Marek, jestem tutaj dla was, od ty przyjdźmy wszyscy na ty, ja jestem tutaj dla was, mam tutaj moje godziny, chcecie dzwońcie do mnie wtedy, tu jest Skype. Kurde, ty wchodzisz, mówisz, co się dzieje, a wcześniej w szkole, wiesz, nauczyciel z kijem prawie cię gonił, nie? I tego nam brakuje. Tu nie wiem, co jest tak trudnego, żeby zmienić to postrzeganie, że jak dasz i się później mówi, że dzieci są bananowe, że rozpieszczone i tak dalej. No trochę tak, bo jak dzisiaj dzieci mają jakieś takie, nie wiem, dostęp do tego internetu na świecie, a w szkole jesteś cały czas śrubowany, tak. W domu rodzice dużo pracują, w ogóle ci nie mają czasu wychować, nie mają ci wartości, no to nikt cię nie wychowuje, więc no to wiadomo, jest problem i w domu, ale szkoła jest drugim domem. Jak ta szkoła, jak rodzice dzisiaj pracują i to napędziła się konsumpcja, że ciężko utrzymać jednej osobie całą rodzinę jeszcze, jak mieszkasz w miastach i tak dalej, okej, ale jest szkoła, no to ta szkoła dawniej wychowywała, dzisiaj nie wychowuje, dzisiaj się już nie da wychować przez paz i bicie, po prostu się nie da.
Tak, czyli dzieci są jakby same sobie zostawione, czyli podsumowując to wychowanie tych dzieci, edukację i tak dalej, to żeby poświęcać im czas, pokazywać wszystko, nie tylko wszystko kupować, no i żeby ci nauczyciele, którzy są, można powiedzieć, lekarzami pierwszego kontaktu od edukacji, podnosili swoje kwalifikacje, ale też byli za to odpowiednio wynagrodzeni, żeby to dobrze funkcjonowało. Poruszyłeś już tu temat też swojej edukacji, to było jedno z kolejnych moich pytań. Mówiłeś tutaj o szkołach wyższych, mówiłeś o WSB w Nowym Sączu. I właśnie jakbyś jeszcze w kontekście tego powiedział, bo wiem, że jest taka ciekawa historia, jeśli chodzi o Twoją edukację, związana z Twoim kuzynem, która, no myślę, była dość znacząca w kontekście Twojego jakby nauczania i tego właśnie dalszego rozwoju, no bo przecież on też się tutaj wsparł bardzo mocno. Tak, tak. No to była taka historia, że będąc w samochodówce, już trochę zarabiając, w sensie nie, to nie chodzi o liczby pieniędzy, ale już czując ten przedsiębiorczo, że jeździłem na giełdy samochodowe co tydzień, sprzedawałem rzeczy, handlowałem, już były jakieś rzeczy. No i coś chciałem robić i był wybór szkoły wyższej. Miałem iść, bo wszyscy koledzy samochodówki szli do takiej sądeckiej szkoły państwowej i kierunek miał być odnowa biologiczna z wychowaniem fizycznym, dlatego że w samochodówce byli sami faceci, a my chcieliśmy mieć dziewczyny, więc mówimy, dobra, pójdziemy, będzie trochę dziewczyn. Logiczne, tak. Wszyscy spragnieni tego, że byli sami faceci, pójdziemy przez tyle lat pójdziemy na odnowę biologiczną z wychowaniem fizycznym. Nawet papiery złożyłem. No i miałem szczęście takie, że były wakacje i kuzyn gdzieś zadzwonił do ciotki i mówi, kurczę, pojechałem do Warszawy, tak się spotkać już czułem. I to chyba tym skusił, że wiem, że bo wtedy był prezesem ogromnej firmy szwajcarskiej. Przyjechał kiedyś do Sącza, wtedy to był Saab 95 Aero, zakochałem się w takim aucie, wiesz, wtedy widząc to auto, jak przewiózł w ogóle, to wiesz, maluchy na ulicach, a ty widzisz takie auto, myślisz sobie, no Ameryka, nie? I pojechałem do niego, do Warszawy. No i to było właśnie takie zderzenie, tak jak właśnie dzisiaj to powtarzam, to pozytywne myślenie. Gościu, który był prezesem, nagle co zrobił? Kupił mi książkę Potęga Podświadomości, żebym sobie przeczytał w pociągu. Ja jako dziecko wierzyłem w tę książkę ślepo, też raz, że dostałem od niego gościa, który dla mnie to był najbogatszy człowiek świata, milioner. Patrząc z mojej perspektywy, no milioner, jestem po prostu w innym świecie, daje mi książkę, no jak nie przeczytam tej książki, to jak Biblię, nie? Czytając i tak dalej, idąc po kolei, dostaję od takiego gościa i on mi zrobił taką tablicę, moje dobre jakieś tam cechy, złe, co ja mógłbym robić, gdzie i tak dalej. Wyszło, że najlepsza szkoła biznesu, on ją po niej nawet zatrudniał ludzi w Warszawie. I powiedział tak, że, bo ja mu powiedziałem, że już na tą odnowę chciałem iść i tak dalej. I powiedział tak, Łukasz, jak pójdziesz na tą odnowę, to będziesz prowincjonalnym urzędnikiem, nic więcej, nawet nie będziesz znał języka, albo pójdziesz do szkoły biznesu i wyjdziesz na ludzi i będziesz robił co chcesz, nie? Ja tak, wiesz, usłyszałem szkołę biznesu, ale miesiąc kosztował wtedy 1000 zł. Chyba pamiętam, że renta czy emerytura 700 zł wtedy była, więc chore pieniądze. I jeszcze w Sączu się mówiło szkoła za kasę, taka wiesz, ale jak ja już to usłyszałem, szkoła za kasę, wiesz, i kuzyn mówił o tej szkole, no to w oczy mi się to świeciły, no wiadomo, że chciałem chodzić do szkoły. No i gdzie on jest, nie? Tak, no i chciałbym chodzić do takiej szkoły, nie? On powiedział, to Łukasz, zrobimy tak, ja dostajesz ode mnie na pierwszy rok studiów kasę, za darmo, bezwrotnie i tak dalej, i idź sobie na rok do dobrej szkoły, sprawdź. I po roku albo załatwisz kasę, poradzisz sobie, skończysz dobrą szkołę, albo po roku powiesz, to nie jest dla mnie, pójdziesz na tą odnowę biologiczną, i będziesz sobie ją kończył. No jak ja to usłyszałem, no to już wraca, wiesz, już było po mnie. Cała rodzina chciała iść na AGH, na inne. Już wiedziałem, że tam będę studiował, już nawet nie zdawałem, mimo że miałem maturę z wyróżnieniem, skończyłem szkołę, maturę na 2.5, bo to była stara matura, byłem zwolniony z ustnych. Nigdzie nawet nie startowałem od razu, byłem zakochany w tej szkole, no i to był strzał w dziesiątkę. Później sobie poradziłem, myślę, że tak dzięki niemu, jako taki pierwszy krok w sumie dzięki niemu, bo jadąc tą książkę, powtarzałem te słowa, zacząłem pozytywnie myśleć, zacząłem w ogóle jakoś tak inaczej, niby żyłem w tym samym bloku z płyty na osiedlu, takim wieżek. Ale zacząłem się przyciągać do siebie. Ale zacząłem tak, inaczej jakoś tak myśleć, tak, nie wiem, to jest tak ciężko powiedzieć, ale naprawdę to jakby jakiś cud, to jest nie do opisania, ale tak się stało. Mogą się śmiać ludzie, mogą nie, myślę, że może dlatego jak byłem młody i to tak, nie wiem, wchłonąłem, może, że to od tej osoby, że może dzisiaj bym to się wyśmiał, nie wiem, bo czasami jak komuś daję książkę, to niektórzy, a coś tam nie wierzą, no naprawdę w moim było ogromne znaczenie. Poszedłem do tej szkoły. Tam oczywiście zaprzyjaźniłem się z rektorem, którego też poznałeś i będzie w Cheronie. Wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek. Właśnie się nim będę za parę dni widział. I
nie dość, że dostałem stypendium za naukę, dostałem pracę w labie komputerowym w szkole biznesu, zarabiałem już pieniądze, wygrałem stypendium General Electric dla liderów, to było 3000 euro, pamiętam, to były takie pieniądze, że ja, wiesz, nie wierzyłem, co się dzieje, nie? I wtedy długa historia, ale nawet mając maluszka, zmieniłem sobie na Fiata Punto, wtedy to już był raj, tak, wiesz, bardzo dużo, ale historia długa była, bo malucha sprzedałem za 2850, pamiętam, sąsiadowi był wyczyszczony, taki elegant. I mając w skarpetce 750 euro, mój brat miał znajomych w Niemczech koło Hamburga, powiedzieli, że za tyle sprzedam euro i to dokładnie gdzieś było tyle euro. Nie było mnie stać na dojazd tam za bardzo. Miałem kolegę z podstawówki, który się urodził z wadą oka, miał takie jakby bielmo, więc on jechał za darmo. Ja jechałem jako jego opiekun za 50%, więc razem pojechaliśmy do Niemiec, do Lubeki i trzymałem dlaczego w skarpetce 750 euro. To były takie czasy, ja się bałem jako młody człowiek, że mnie napadną na dworcu w Krakowie. Więc myślę, no musimy do Krakowa dojechać. Tam znaleźć ten autobus, który jedzie do Niemiec, więc jak będę miał w kieszeni i ktoś podejdzie, zabierze, no to w skarpetkę wsadziłem pod buta kasę, dojechaliśmy, kupiłem ten samochód za cenę malucha, jeszcze właściciele tam jak się dowiedzieli, to było Polka z Niemcem, to całe auto nas wyposażyli w kurtki, w buty, że jeszcze odrobiłem to auto, przyjechałem, no hit, byłem przeszczęśliwy, najlepszy samochód jaki miałem i wspominam, więc no były świetne czasy. Czyli lepsze punto od Mercedesa, przynajmniej w tamtym okresie czasu. Tak, to naprawdę był Mercedes, wśród Mercedesy siatka. Czyli ta twoja historia z twoim kuzynem też pokazuje, że no jeśli są ludzie, którzy mogą wesprzeć kogoś, kto ma fajny pomysł czy jakąś tam powiedzmy lepszą wizję na przyszłość, to warto go wspierać po prostu też, tak? I jeśli ktoś ma taką możliwość. Zdecydowanie, ja zawsze namawiam, żebyście... A nie wyśmiewać, o tak powiem. Żebyście nie wyśmiewali, ale też żebyśmy pomogli, bo to niezależne, czy będziesz milionerem, czy nie, no bo kuzyn był po prostu, no może majętną osobą oczywiście, ale to nie był najbogatszy człowiek, jak się okazało i tak dalej. I pewnie taki po prostu klasa średnia, ale chodzi o to, że każdy z nas, niezależnie czy jest biedny, czy bogaty, może poświęcić czas, może się pochylić na gorszym, na biedniejszym, na nie wiem, mniej zdolnym w jakimś tam dziedzinie i może mu pomóc znaleźć ten czas, bo wtedy ta osoba naprawdę jest potencjał, że się tak rozwinie i ty będziesz tym ojcem sukcesu, nie? Bo dla mnie to jest to naprawdę bardzo wdzięczne i w ogóle jak się patrzy z perspektywy, to jest nie do opisania, jak dzięki tobie ktoś może rosnąć. Ja się później naprawdę ściągałem wiele osób do Warszawy, ręczyłem nawet nie znając, że będą z nich ludzie super, że przychodzili, żeby pomagać i staram się to robić do dzisiaj, że każdemu, komu można, bo wierzę i wiem, jak to działa. Taka prosta rzecz, nie? I też kuzyn mógłby powiedzieć, nie, dam ci na całe studia, nie rób już nic i może bym je zepsuł, bym powiedział, to no już tak, nie muszę nic zrobić, nie? A i tak takie, wiesz, w głowie miałem, że kurde, za rok może nie pójdę do tej szkoły, koniec, nie? Skończy się takie moje Eldorado, nie? Znowu dał mi jakiś taki sprytnie, taki haczyk, że muszę kombinować, muszę sobie radzić. I być może to też spowodowało, tak, że dałem tak, że tak, a nie, że właśnie tak mówimy, rodzice, masz tu na wszystko, masz jeszcze, nie wiem, dokładnie. Dostań samochód, nie? I na to trzeba było zarobić i to powoduje, żebyśmy, znaczy to tak podsumowując, najważniejsze, pomagajmy innym, wspierajmy się, szanujmy i mówię, wyśmiewanie to naprawdę z daleka, nie hejtujmy, już jest tak dużo takiej nienawiści, gniewu, wybuchu na wszystko, na to, że jedziesz za szybko, że jedziesz w korku, że po co my dolewamy tej oliwy, jak ktoś powiedział, to w chrobu tego nie weźmiesz, możesz jutro skończyć żywot, jest warto się kłócić, denerwować, jest warto z kimś w ogóle, nie wiem, drzeć jakieś koty, po co, czy nie warto lepiej, jak zobaczysz, że siedzimy sobie w dwóchkę, ja ci pomogę, ty mi jutro, ty jesteś gdzie indziej, ja jestem gdzie indziej, spotykamy się, ty jesteś mi wdzięczny, ja, to jest wspaniałe, że ja mam nadzieję, że mi tak staram się żyć, że przez tyle lat wszędzie mogę pojechać, mam znajomych, dokładnie. Z każdym pogadam, nie mam wrogów i to jest taki naprawdę chyba największe szczęście, jakie mnie spotyka i chciałbym tak zarażać ludzi, bo kurczę, jak ja widzę, jak się krzyczy, no tam politykę, jest bardzo źle, oczywiście jest, to jest bardzo źle, ale no przychodzimy, kłócimy się o to, nie zmienimy przecież tego, że się pokłócimy w dwójkę i wychodzi zdenerwowany, zmieniony, a jakbyście siedzieli, nie wiem, może porozmawiacie o finansach, jak ty robisz ten biznes, czy możesz mi poradzić, jak mogę kupić, nie wiem, właśnie sprzęt, jak możesz jakieś dać rady, a może jak robisz ty meble, to jak skręcić, czy tak jak dzisiaj rozmawiamy, zaraz kończymy wywiad, będziemy nogę naprawiać, bardzo będę ci wdzięczny, tak. I tak dalej w stole, i to i jest okleiny. Takie fajne i okleiny, no właśnie, i to jest takie rzeczy, które fajnie, że się możemy jakoś tak wspierać, pomagać i tak uczciwie, że właśnie wiesz, że ja nie chcę cię oszukać, ty nie chcesz mnie oszukać, a nie, że tak z tyłu ty weźmy go tam, nie wiem, będę bogatszy o 1000, a stracę przyjaciela czy jakąś fajną osobę, no dokładnie. W życiu tego nie róbmy i mówię, jest tak już tego dużo, że starajmy się być normalni po prostu, nie? Tak jak kiedyś było, bo to się naprawdę opłaca, nie? Ja takie same zasady dokładnie wyznaję i też potwierdzam to, co Łukasz mówi, że jest osobą bardzo pomocną, bo miałem okazję poznać cię osobiście, już kilkukrotnie nawet się spotkaliśmy przed tym wywiadem, zanim go
umawialiśmy, więc no to jest prawda, co mówisz i rzeczywiście też potwierdzam, że no taki jesteś, jak mówisz, że starasz się każdemu naprawdę pomóc bez względu na to, no, kim jest, w jakiej jest sytuacji. Więcej czasu. No, dokładnie, ale... byleby było więcej tego czasu na tą pomoc. A powiedz mi jeszcze, Łukasz, już trochę odchodząc teraz od jakby tej edukacji twojej, bo chodzi o to działanie, o to, żeby robić, bo my na przykład, powiedzmy, jesteśmy w stanie pomagać, staramy się pomagać na ile możemy i tak dalej. Ty szczególnie, no bo masz bardzo duży kanał, ale też są osoby po tej drugiej stronie, czyli które chcą jakby zacząć i jak ja to mówię, że większość z nas czy ty, z tych osób ma zdrowie, ale ma też bardzo dużo wymówek na to, że nie mają tego czy tamtego, żeby zacząć. A ty też kiedyś wspominałeś, że swój pierwszy wywiad, czy tam jeden z pierwszych wywiadów robiłeś, nagrywałeś kamerą i tak dalej, nie wiedziałeś, że trzeba dźwięk, mikrofon. Mhm. I właśnie powiedz mi, czy uważasz, że w dzisiejszych czasach jest tak, że trzeba mieć wszystko, żeby zacząć, czy jednak po prostu no, trzeba zacząć to robić? No wiesz, sam odpowiedziałeś, na pewno trzeba zacząć tylko to robić. Nie, to jest tylko wymówka, bo wszystko dzisiaj jest tak tanie, dostępne, że no nie wiem, no, telefon ma każdy już, nie, ktoś nie powie, że nie mam telefonu, mikrofon. Ja pamiętam, że z długi czas, jak już się dowiedziałem, że trzeba mieć mikrofon, to kupowałem chyba firmy Boya, mogę tu nawet, to nie jest żadna reklama, nic, ale firma, która kosztowała, nie wiem, 40 zł chyba mikrofon. I on mi służył chyba z 5 lat, bo nie wiedziałem, że można bezprzewodowe później. Jak to były takie początki, że to tak się naprawdę jeszcze to rozwijało. No może przesadziłem z 5 latami, ale tam była taki minus, że za każdym razem kupowałem taką małą baterię LL44, pamiętam ją jak dziś. Czasami jej nie było, więc woziłem w plecaku już 10. Pewnie ta bateria by wystarczyła na rok czy na pół, ale ja byłem już, wiesz, taki zestresowany. A co jak nie nagra ten dźwięk? Więc lepiej przed każdym wywiadem było wyciąganie, wsadzanie nowej i 40 zł plus, powiedzmy, nie wiem, nawet telefon i można mieć naprawdę w porządku jakość, taka, która się już broni na YouTubie, ludzie oglądają, nie musisz mieć właśnie dzisiaj, tak ktoś mówi, ale tu już jest takie kolory, no, fajerwerki studio, i tak dalej. Wszystko, nic takiego nie trzeba mieć. Byłeś u mnie, nagrywam w domu, gdzie mieszkam, daję radę, 10 lat w ogóle jest kanał. Kręci się, nie trzeba mieć dużych nakładów. Oczywiście z czasem przyjdą jakieś pieniądze, może się profesjonalizować. Trzeba się rozwijać jak w każdej dziedzinie, ale to jest w każdej dziedzinie. No, mój kolega też, którego poznałeś, serdecznie pozdrawiamy, Krzysiek Chorowski, który tak. Ogromny sukces osiągnął, to ja jestem naprawdę taki przy nim, no genialny pasjonat. Powiedział, że chce mieć zawsze super samochód, ma kolekcję Ferrari, ale on sam powiedział, że na początku już się stresowali, mieli problem, że zakładając firmę nie miał kto pożerować, że wziął 10 tysięcy czy 12 pożyczki na podnośnik, kurde, i zdecydowali się, wzięli i dzisiaj jest potentatem w skali naprawdę, myślę, świata, bo no, kto jeździ Ferrari? Wszędzie, jak powiedziesz, w Miami czy w Dubaju, że gdzieś Ferrari, to wszyscy patrzą, nie? Więc potentat, pasjonat, który też zaczynał od zera bez pomocy, ale to pokazuje, że każdy absolutnie, tak jak ja, no ktoś mówił, jak ja zaczynałem, nawet tak jak czasami powtarzam, koledzy bliscy mówili, co ty odpuść, kto do ciebie przyjdzie, kto u ciebie wystąpi, nie ma tego sensu i tak dalej. A kto był, już wiemy. A na przykład, tak jak powiedziałeś na początku, no chłopak z Barskiego gdzieś w Sączu, no spotkałem naprawdę takich, myślę, że dużo wspominam, choćby no, tego założyciela Apple'a, Steve Wozniak, no każdy z nas używa iPhone'ów albo zna iPhone'y, Maca, tak. No i poznajesz gościa, który z Jobsem mieszka w Dolinie Krzemowej i zrobił Apple'a, no to myślisz, wow, nie? No to nie jest tak łatwo poznać taką osobę, spotkać. Poznałem od Sądeckich tutaj, od Romana Kluski, po tych wszystkich, każdy jest naprawdę fajnym, takim normalnym człowiekiem, to nie jest tak, że mi, wow, on jest w kosmosie, nie pogada, jest z innych sfer, super normalny goście, taki jak tak każdy. Tak jak Łukasz Smolarski i jak Piotr Woźniak, także spokojnie, normalnie każdy jest taki sam. Myślę, że ich odróżnia ta odwaga, ryzyko, że podjęli to, co mówisz. Nie było tej wymówki, no tylko była chęć. Tak, mówisz, że wziął ten kredyt, no i dzięki temu to zaczął się rozwijać. Czyli myślę, że najważniejsze to nie bójmy się podejmować ryzyka. Najwyżej stracimy, podniesiemy się, tak jak w Stanach. No, ileż mógł stracić? Najgorszy stracił te 10 tysięcy. Tak się można śmiać, nie śmiać, ale no to wiesz, dzisiaj właśnie na założenie biznesu nie potrzebujesz 10 milionów, tak, że będą 10 pokoleń. No, widzisz, 10 tysięcy na podnosik dzisiaj może by kosztował podnosik 20, no to odrobiłbyś to, jakby ci nie poszło. Sprzedałbyś ten podnośnik za 15 i byś też przecież niektórym nie firmy upadają i odbudowują. Dokładnie, tak, więc co my tak myślimy, że to będzie koniec świata, że się zrobi, ale jakbyś tak ktoś z boku powiedział, ktoś działa i tak dalej, to by cię wyśmiał, że to wcale nie jest takie duże ryzyko, nie? Nam się wydaje, że to jest takie, bo co, bo nie będzie pracy, ja przecież 15 lat
pracowałem w korporacji, z 10 chciałem odejść i cały czas się bałem, bo bałem się podjąć ryzyka, że ale jak to, no nie będę miał stałej pracy, a czy przyjdzie klient, czy zarobię, czy się utrzymam, a tu mam stabilizację, może nie, i cały czas były takie walka z sobą, wymówki i tak dalej, i to nie jest łatwe, wiem, ale wiem też, że to co podjąłem, to jestem raz, że gdzie indziej, a drugie widzę w sobie, jak przesunąłem się, rozwinąłem taką granicę ryzyka podejmowania w tym, tak jak mówiliśmy, event. Jak wiesz, zrobić taki event, ugościć tylu ludzi z całego świata, bo byli z zagranicy. Topowi przedsiębiorcy można. Topowi powiedzieć. Przedsiębiorcy, gdzie, tak jak mówię, jak jesteś, nie wiem, szefem dużej firmy, to dużo ci łatwiej, bo pracownicy są poddani, tak w sensie, że szanują tego szefa, nie mogą szaleć, a tutaj każdy jest szefem, może ci wyskoczyć i powiedzieć, spadaj, co ty zrobiłeś, jutro wyjeżdżam, nie wiem, cokolwiek, musisz każdemu dogodzić, każdy jest inny, każdy jest trochę takim przedsiębiorcą, wiesz, osiągnął sukces. No tak. I nagle, wiesz, ja bałem się naprawdę, nie spałem z 2 tygodnie, przeżywałem. Ale po tym pierwszym momencie w Muszynie można stwierdzić, że oni się bardzo dobrze zrozumieli. Bardzo, no dlatego jest następny, bo brakuje mi nawet tego, to naprawdę. To nie chodzi o finanse, bo tak jak ci mówiłem, po pierwszym, no to tak naprawdę to nie są finanse, żeby zmieniły świat, że dużo bardziej z YouTube'a bym, w sensie z jakichś tam wywiadów i tak dalej, to dociągnął, ale tak fascynujących ludzi, historie, rzeczy. Jedziemy niebawem na zamek razem do jednego właściciela i tyle co poznałem historii, to już mi tego nikt nie cofi. To jest bezcenne. To naprawdę warte jest każdy pieniędzy poznawania takich ludzi. Warte tego ryzyka, robienia. Które podjąłeś. Warte. No i teraz się już tak nie boję na tym, wiesz, co będzie, bo się udało. I wiem, że w jakimś obszarze, którego się totalnie bałem, bałem się kiedyś wystąpień publicznych, wyjście na scenę, trema to mi, że byłem spocony, brałem na uspokojenie leki, bo naprawdę to była masakra. Tak. A teraz wychodzę i wiesz, i czy jest 1000 osób, jak było Kuby, czy 2000, wychodzę, mówię i jest luz, nie? I przesunąłem. Ja to. Myślę, że najlepiej przełamać strach czy lęk po prostu robiąc to, a nie myśląc i jeszcze bardziej to nawarstwiać. Łukasz, wspomniałeś, że koledzy ci mówili, że tam chłopak z Barskiego, z Nowego Sącza, że nigdy do ciebie nie przyjdzie. No dzisiaj wiemy, że się mylili. I dzisiaj właśnie mieszkasz w Warszawie, w stolicy, mieście, o którym bardzo dużo osób marzy. Czy uważasz, że po prostu tylko w takich dużych metropoliach można zrobić kariery, bardzo dużo zarobić? A jak ty uważasz? Tak faktycznie jest, że muszę z małego miasta wyjechać do dużego, żeby dużo zarobić i się rozwinąć? Czy mogę działać gdzieś na końcu świata? To jest bardzo trudne, bo ja bardzo chcę wrócić do Sącza i naprawdę to jest może smutne, co powiem, może podpadnę, ale trochę niestety, tak patrzę z perspektywy, tak jest. Ale dlatego tak jest, że w małych miastach musisz mieć szczęście, żebyś był właśnie jakimś przedsiębiorcą, czy mieć w rodzinie przedsiębiorcy, mieć stereotypy, że jednak w tych małych miastach dużo osób pracuje za nisze krajowe. Nie ma tym nic złego, ale właśnie jest to takie społeczeństwo, co wiesz, jest, no ciężko się żyje, narzeka, ma problemy i jednak w tym dużym mieście przez ten dostęp do pracy i tak dalej, myślę, że ludzie mają tą większą wiedzę, taką edukację, taką mądrość życiową jak mój kuzyn, że może ci jakieś takie wartości sprzedać, tą etykę, tego brak właśnie, nie wiem, takiego, to partnerstwo i przez to jesteś w stanie zbudować szybciej jakąś taką karierę na takich wartościach, które będą na długi czas, bo jak jesteś w moim mieście, w rodzinie przedsiębiorców, to super, to nie musisz wyjeżdżać, przejmujesz firmę, jak mówiłem, jak nie zepsują cię rodzice, tylko z nimi robisz, pracujesz, wkręcasz się, to jeszcze to rozwiniesz, jest super, ale jak nie, no to tak jak ja mówię, jak rodzice właśnie chcą najlepiej dla dziecka, mówią iść właśnie na, nie wiem, na prawnika, bo syn Henka jest prawnikiem, zarabia dużo, no to niszczą, robią ci karierę, bo oni nie wiedzą jak to jest, nie wiedzą, nie są prawnikiem, nie wiedzą czy ty będziesz chciał być prawnikiem, czy ty sobie poradzisz, niech oni ci wtedy powiedzą, Łukasz, ja znam Henka prawnika, załatwiłem ci z nim jeden dzień, jedźcie sobie na jeden dzień, dowiedz się, czy chcesz to robić. Dokładnie. I to jest nauka, bo ty wracasz, wiesz, czy ja chcę to robić, jak działa praca, dowiedz się, niech oni ci tak zatrudnią. A nie 5 lat studiów pod przymusem. A nie 5 lat pod przymusem i wtedy ja wiem, okej, okay, będę chciał, wiem jak wygląda praca, dowiaduję się, robię coś i to jest rola rodzica, żeby się przekonać, a bo oni chcą jak najlepiej, tylko oni nie wiedzą jak jest jak najlepiej i wydaje mi się, że niestety duże miasto, przynajmniej dla mnie to było, że jest dużo ludzi wykształconych, takich wiesz, gdzieś światowych, co się obyło, bo jeździ się z korporacji, tak jak ja jeździłem naprawdę dużo, widzisz ten świat, widzisz tych ludzi trochę takich w miarę uśmiechniętych, bo jakiś to się tak, nie wiem czy to jest sukces, bo to nie jest chyba sukces być w korporacji jakoś długi czas i tak dalej, ale taki sukces. Przez 10 lat uśmiechnięty. Przez 10 lat, ale taki ja miałem sukces taki naprawdę dobry, jak ja sobie pomyślę, to było takie śmieszne, ale no ja jako taki pierwszy wyjazd, pamiętam w międzynarodowej firmie, która robi narodowe loterie, GTEC, pojechałem do Londynu.
i dostałem hotel Hilton. Hilton Hotel, już miałem później złotą kartę, bo co tydzień tam latałem, więc witali mnie winem i z owocami i tak dalej. I taki gościu, wiesz, jak ja 20 tam parę lat jesteś po studiach, jedziesz do Hiltona i tam sprzątali Polacy, Polki i tak dalej. Nie słyszeli na głos, po głosie, że ja Polak jestem i tak dalej, bo tam byłem z ekipą 5 kolegów i tak się tak dziwią, co my robimy w ogóle i tak dalej, że oni, wiesz, tam zarabiają na tym sprzątając, mieszkałem w jednym pokoju w 6 osób, nie? Tak sobie myślę, kurde, to może mi się rzeczywiście udało. Ja tu w Hiltonie, oni w 6 osób się gnieżdżą, nie patrząc na to, że zarabiam wtedy chyba 4 tysiące na rękę, więc patrząc, Hilton pewnie za tydzień kosztował tyle, co ja zarabiałem, nie? Ale no go miałem w cenie, bo płaciła firma, nie? Ale to było takie miłe i sobie myślisz, wow, nie? I chyba przez to ci ludzie więcej podróżują, więcej ludzi spotykają, mają dostęp do więcej wiedzy i trochę to powoduje pozytywne takie nastawienie, bo to nie chodzi o to, czy osiągniesz sukces duży finansowy, czy będziesz dobrym fotografem, może pójdziesz na księdza, nie wiem, osiągnij swój sukces, rób to, co kochasz, to myślę, że niestety są dużo większe szanse w dużym mieście, bo spotkasz tam łatwiej tych ludzi, którzy ci pomogą, bo pewnie sam jesteś mały, mieszkasz tam, czuję też, że ci tutaj są decy, przedsiębiorcy i tak dalej, ciężko z zewnątrz się do nich dostać. To ciężko, żeby spędzili czas, ciężko się do nich, wiesz, jakoś tak, żeby ci pomogli, jak ich nie znasz, nie? Nie mówię, że to jest niemożliwe, ale oni mają swoje rodziny, mają swoich przyjaciół, mają trochę hermetyczne środowiska, nie? A wejście do korporacji jest właśnie chyba takie przebicie tego hermetycznego, trochę niższym poziomie, ale jednak, rozumiem, że wchodzisz do czegoś, bo po prostu wchodzisz, a dzisiaj tutaj jest trudno i dlatego myślę, że trudniej jest w moim mieście. Ewentualnie zamiast dużego miasta, event taki, jak ty robisz, no, Feronie, no bo też chciałem, no wiesz co, ja tak... No bardzo tego środowiska. Wchodzi się, ale ja tak sobie patrzyłem, mówię, może to jest takie też naiwne z mojej perspektywy, ale ja jak zaczynałem 10 lat temu, to ja bym chyba wszystko, co miałbym, dałbym, żeby spotkać się, nie wiem, z świętej pamięci Kulczykiem, czy z Romanem Kluską, czy z Kazimierzem Pazganem, czy z Sunnyckim Milionerem, bo mnie to fascynowało poznać tego gościa, jak on żyje i tak dalej. I naprawdę nie było łatwo. 10 lat buduję to zaufanie, networking, tak. To, że mogłem się spotkać z takimi ludźmi, no to dla mnie to był hit. I teraz jak ja, jest taka szansa i to bardzo jestem im wdzięczny, że chcą przyjść na taki event i wystąpić, bo to są osoby, które nie przekupisz żadnymi pieniędzmi. Oni nie potrzebują, jak jesteś najbogatszy Polak, nie wiem, masz na koncie miliardy, to co mu powiesz, zapłacić 10 tysięcy za przyjazd, jak on tyle ma za minutę pewnie pracy, bo jego firma, nie? Dokładnie. Więc to są inne wartości, są naprawdę wspaniali ludzie, którzy chcą wspierać biznes, tak. Nie? I w cud, że udało mi się wejść w takie, powiedzmy, towarzystwo do tego stopnia, że chociaż mi ufają, że wiedzą, że nie jestem, nie wiem, ściemniacz, ktoś, kto chce i teraz ja jestem, no mega się cieszę, że te osoby chcą się dzielić wiedzą i pozwalają podzielić się wiedzą z takimi jak my, przedsiębiorcami, bo dzięki nim my możemy urosnąć. To jest to, co mówiłem, podaż, dowiesz się takie rzeczy, tak się dowiedzieliśmy, że pan Szafsorek stworzył CID estoński i tak. Dzięki niemu możemy dzisiaj optymalizować, korzystać i się rozwijać firma. No ja nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego, zanim tego nie opowiedział, nie? I tak dalej. Gdzieś tam słyszałem oczywiście w wywiadach, ktoś wspomniał, ale nie dotyczyło, no to się nie zgłębiałem, nie? Tutaj tak. Nagle dostajesz, nagle się zaprzyjaźniasz, nagle sam wiesz, ile ty osób też, ile ja, nagle jadę do innego miasta, ktoś robi, nie wiem, martwe wydawnictwa, książki, ktoś tak. Inny w Dubaju przy tej mieszkaniu, no to myślisz, wow, nie? I to jest dla mnie też takie ogromne szczęście, że ci ludzie mogą, chcą do mnie przyjechać, też zaufali i przyjechali, a z drugiej strony, że prelegenci są tak wspaniali i chcą się dzielić wiedzą, no to myślę, że to jest dla mnie, no ja wciąż nie wierzę i to jest taki wręcz cud, że się zgodzili. I dla mnie, ja to przeżywam osobiście, że mogę ich znowu zobaczyć, spotkać się. I tak jak kiedyś sobie mówiłem, kurde, idę na wywiad z Kazimierzem Pazganem, przeliczyłem, że on właśnie, nie wiem, nie pamiętam, ale chyba że w ciągu dnia zarabia tam, powiedzmy, nie wiem, 30 tysięcy czy 40. Gościu spędził ze mną cały dzień, bo jak z nim robię, mówię, to kurde, tak bym zarobił 40 tysięcy. Gościu właśnie 40 tysięcy dał mi, bo mógł zarobić te pieniądze gdzieś tam, nie wiem, coś robiąc. I tak sobie wtedy mówiłem, wow, to jest szok, nie? Także super, że jest taki event i nie jest w dużym mieście. Tak ja kocham Sądecczyznę, jak wiesz, i też jesteśmy teraz w Rożnowie na domku, gdzie tutaj zbudowałem pod turystów, żeby też ściągać nawet ludzi. Nawet zapowiadałem zanim... Tak, ale też chcę ściągać na Sądecczyznę wspaniałych ludzi z całej Polski, no przyjeżdżających za granicę. Niech zobaczą, zobaczyli Muszynę, teraz zobaczą Heron i zobaczą Jezioro Rożnowskie i ja uważam, że to jest najpiękniejsze miejsce w Polsce. Zaprosimy do mnie po Rożnowie. Dobrze, jak zmieścisz tyle osób, bo będzie ze 150, okej. Ale chciałbym pokazywać, że ja jestem zakochany, dla mnie jest to najpiękniejsze miejsce na ziemi.
jest tutaj wszystko, mamy góry, mamy jezioro, mamy wspaniałych ludzi, mamy przedsiębiorców, tak. Więc... No ja jestem tak zakochany, że nigdy nie myślałem o zagranicy, a o większym mieście, to już tym bardziej zawsze zastanawiałem się, jak patrzyłem by chociaż na pana Ryszarda Florka czy firmę Wiśniowski, przecież oni są stąd czy z tych okolic, tutaj prowadzą swoją działalność, rozrośli się, są bardzo dużymi przedsiębiorcami, potentatami na rynku europejskim czy światowym. Więc zawsze po prostu ja też chcę tutaj i tak robię. A teraz wracając już, Łukasz, jeszcze do twojego kanału Biznes Misja. Bardzo dużego kanału biznesowego, który prowadzisz, to na pewno spotkałeś się z hejtem czy krytyką, jeśli chodzi o ten kanał, bo tam też nieraz coś mówiłeś, że ci wypisywali jakieś tam komentarze, nawet nie wiedzieli, że to przecież jest twój kanał, żeby zmienić prowadzącego czy coś w tym stylu. No i właśnie jak podchodzisz do tego tematu hejtu czy tej krytyki, jak to jest dzisiaj, jak to było kiedyś? No i właśnie też chciałem poruszyć w tym pytaniu temat właśnie tego hejtu. Przez to wiele osób, szczególnie młodych, ma nawet depresję i podupada na zdrowiu psychicznym, więc jak to widzisz? Wiesz co, akurat w moim przypadku myślę, że z tym hejtem to jest... Może jestem zahartowany z dzieciństwa, bo zawsze był hejt, że się śmiali, że mam słabe buty, mam gorsze, byłem gorszy, tak naprawdę się czułem gorszy. Ale nie jednego to może zniszczyć, że powiem. Zahartowało, że nie zniszczyło i teraz jestem. To tak samo było z hejtem, a może to jest ta dojrzałość, że właśnie jako dziecko, jako młody, jako startujący, to cię może zniszczyć, ale jak już, nie wiem, 15 lat w korporacji jakiegoś obycia miałem, no to zacząłem trochę rozumieć internet, no to wiedziałem, że tak jest po prostu ten hejt. A jaką masz radę dla takich młodych ludzi, którzy chcieliby wejść, ale boją się, że no to nie myślę, wiem, że ustawią kamerę, światło, ktoś no im coś napisze? Myślę, że wystarczy wejść na pierwszy, lepszy wywiad, który ma ileś komentarzy, nawet u mnie na kanale, ale na każdy dowolny jego idola i przeczytać pod trzema filmikami komentarze. I jak tam znajdą 100% pozytywów, to niech nie robią, ale myślę, że nikt tak nie znajdzie, bo zawsze będzie jakiś hejt i zobaczą, że nie są sami, że to jest normalne, że nie będą pierwsi, nie będą ostatni, bo ludzie mają z tego zabawę, są farmy troli, ludzie są anonimowi, lubią, po prostu jest jakaś część ludzi, którzy mają z tego, czerpią satysfakcję. Ja się od tego odcinę, tak jak mówię, chciałbym, bo mamy tak dużo tego złego, między innymi w internecie, róbmy pozytywne, więc jak robisz kanał dobry, nie o hejcie, nie hejtujesz w sensie w necie, bo są też pato streamerzy, jacyś tacy pato, no tak, to takich powinniśmy niestety usuwać, ale jak chcesz robić fajne rzeczy, nie patrz na hejt, bo ja go też mam cały czas i miałem na początku, i miałem teraz, na początku choćby przez kolegów, nie rób tego, nikt nie przyjdzie, to też jest jakiś tam hejt. Ale nie poddałeś się bardziej na ciebie, to działało nie, tak motywująco. Nie, mówię, no spróbuj, wiesz co, nie poddałem się, bo to czułem, chciałem to robić, nie, czułem, kurde, ja chcę to robić, nie, jak zrobiłem pierwszy, sam wiesz, jakie to jest fascynujące, wow, idę poznać osoby i w ogóle, to po pierwszym to już się zakochałem, mówię, to jest szok i po 10 latach dalej mi się chce robić, dalej czuję satysfakcję, że widać ten czuję na twarzy i tą energię. Proste, nie mogę się doczekać kolejnego, co już będzie, jak wiesz, kogo spotkam, co się dowiem. Fascynujące, więc jak to lubisz i poczujesz tą pasję, i to każdy ma swoją inną. Jeden poczuje w wędkowaniu i powie, wow, jak zarobiście, to już znam wędkę, znam się na sprzętach, robię. To jest w ogóle, to inaczej już funkcjonujesz, tylko musisz to odkryć. Ja długo szukałem, co chcę robić. Wydaje mi się, że to jest to, co chcę robić, a dalej, słuchaj, jak ci mówię, no mówią trendowaty i tak dalej. Tak jest, jeśli ludzie oglądają, bardzo się cieszę, jak ktoś nie, no to po prostu zmieni kanał, hejt jest, będzie, był. Po prostu nie. Czyli nie przejmujcie się, róbcie to, co kochacie, zacznijcie. No i czerpcie z takich ludzi jak Łukasz pozytywnych, bo ja jak poznałem Łukasza, to naprawdę mój mental się zmienił o 180 stopni i bardzo mi pomógł w rozwoju. Także czerpcie właśnie z tych ludzi, którzy tworzą wartościowe treści. A co jeszcze, Łukasz, byś powiedział o otoczeniu? Czy faktycznie ludzie, którymi się otaczamy, mają na nas wpływ, na nasze biznesy i postrzeganie świata, no i jak to jest, że ktoś potrafi na przykład wyrwać się z tej patologii, a powiedzmy, no nie ma dookoła wsparcia w otoczeniu, bo każdy go tam wyśmiewa, nie wiem, mówi, że jest najgorszy, ty taki, siaki, owaki, a on jednak tak jak ty będzie dążył do tego, żeby z tego wyjść. Wiesz co, mi się wydaje, bo to jest dobre pytanie, że to jest tak, że zdecydowanie z takim się otaczasz, no bo tak jak mówię, jak masz tatę przedsiębiorcę, to się otaczasz przedsiębiorczą i jak cię nie zepsuje, to nauczy cię pracy i będziesz zaradny. I jak się otaczasz osobą, która narzeka, nic nie robi i wiesz, jest roszczeniowa i z każdym się, no to później tak jest, że i w szkole i ty jesteś, więc zdecydowanie tak jest. Więc warto się otaczać, tak jak mówią ludźmi, czasami się mówi, otaczaj się bogatszymi, to będziesz niekoniecznie, otaczaj się dobrymi ludźmi, bo jak będziesz czynił dobro od jednego biedniejszego,
dużo, weźmiesz takie wartości od innego innej i będziesz najlepszą wersją tych 5 osób i będziesz 10 razy lepszy. Ale jak toczasz się totalnie, no jesteś w patologii, w biedzie, to dzisiaj na szczęście mamy właśnie YouTube'a, możesz oglądać Biznes Misję, możesz oglądać Figaro, możesz oglądać inne rzeczy i ja na przykład myślę, że ja na przykład przez to, że tą książkę miałem, możesz czytać sylwetki ludzi, możesz czytać innych ludzi, którzy będą twoim mentorem, nie takim właśnie, że to jest osoba z otoczenia, tylko osoba, która mnie zainspirowała i tych osób może być 100, bo będzie 100 różnych książek, ale tam dowiesz się tyle różnych rzeczy, które zmienią twoje postrzeganie świata, to twoje otoczenie, ty będziesz już sam jakby je kreował, a później to się wszystko samo według mnie zacznie zmieniać. Ja w to bardzo mocno wierzę. Tak, to jest prawda, no bo ty jesteś właśnie moim mentorem, ty mnie zainspirowałeś, żeby dalej działać, dlatego ja tak mocno każdemu polecam to wydarzenie w Heronie, które się odbędzie, bo wiem, że naprawdę jak ktoś będzie chciał skorzystać, to będzie mieć duży wpływ na niego. Ja tam poznałem, poza tym, że ciebie, no fantastycznego biznesowego youtubera, to wielu wspaniałych przedsiębiorców, miałem z nimi okazję porozmawiać zarówno na części oficjalnej, jak i nieoficjalnej, także bardzo dużo z tego można wyciągnąć i się zainspirować. Łukasz, tak jeszcze jakbyś powiedział, podsumowując te nasze wypowiedzi, te twoje wypowiedzi tak naprawdę, bo ja tylko zadaję pytania, to właśnie potrzeba na te wszystkie eventy, na to czytanie książek, studia i tak dalej, które oczywiście są już za tobą, ale prowadzenie teraz kanału, czy przygotowywanie tego Herona, jesteś też przecież prelegentem na różnego rodzaju eventach biznesowych, występujesz na scenie, na to wszystko potrzeba czasu. Wiemy, że doba ma 24 godziny tylko. No i chodzi o to, żebyś powiedział, no jak ty odpoczywasz, jak ładujesz akumulatory, czy ty w ogóle masz czas na sen, bo mówiłeś, że ostatnio mało spałeś. Także jak to u ciebie wygląda i co ci się pozwala odprężyć? Pozwala mi się odprężyć wywiad właśnie, więc jak sobie rozmawiam z kimś, to jest moje odstresowanie i to jest chyba taka fajna rzecz, którą robię, więc to jest od końca zaczynając. Co do spania, tak, rzeczywiście ostatnio za dużo pracuję i to widać i też chciałbym, i tutaj właśnie jestem w Rzeszowie, żeby sobie odpocząć. Jestem z dziećmi, z rodziną, więc... A my zajmujemy ci ten cenny czas. Spokojnie, no bo to lubię, bo się odprężam, tak jak powiedziałem, więc spokojnie, to jest relaks. Więc ja lubię ludzi, lubię się spotykać. 3 godziny z Łukaszem sobie tak, porozmawiamy. No robimy już 6, także spoko, zaczęliśmy, więc tak, jeszcze 3 i będzie 10. Więc lubię się spotykać z ludźmi, lubię ludzi, więc to jest coś, co mi sprawia frajdę. No, każdy na swój sposób powinien dbać, nie? Trzeba na pewno spać, nie można zaniedbywać żadnego aspektu, tak jak mówię, ani rodziny, żony, jakieś sporty, rodziny. Coś? No niestety nie. I to jest ubolewam. Teraz zacząłem 2 motorówki dni... Motorówki nad jeziorem, jak się to jest sport, ale zacząłem drugi dzień na supie pływać i bardzo super sprawa. Jak będzie pogoda jutro, to też będziemy pływać i rehabilitacja, bo po mojej operacji odezwał się kręgosłup, jak pewnie wiesz, niedawno i ćwiczy na macie. Mam nadzieję, że to minie, bo bardzo jakby znowu zaczął ból dokuczać, no ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Także ja ci, Łukaszu, przede wszystkim życzę zdrowia i tego, żebyś się mógł odprężać. Tak jeszcze zanim zakończymy, mam kilka dosłownie takich pytań wybranych od widzów, także jakbyś mógł tak pokrótce w jednym zdaniu dosłownie odpowiedzieć, więc pierwsze pytanie od widza, ile trzeba zainwestować w sprzęt, żeby zacząć nagrywać na YouTube? Myślę, że tak jak powiedziałem na początku, telefon, mikrofon albo aparat, ja mam aparat dla youtuberów, jak się wejdzie na stronę, wpiszesz aparat dla vlogerów, to dostaniesz tam, nie wiem, 1000, 2 czy 3, masz dobry sprzęt, ale godzinę stać i tyle, telefon, kamera i tyle. Okej, okay. Kolejne pytanie. Ile lat miałeś, gdy zacząłeś robić kanał na YouTube? No wiesz co, no 10 lat temu, czyli mam 38, 28 lat miałem. 28 lat, okej. Okay. Czy miałeś chwilę zwątpienia prowadząc? Jasne, miałem i to myślę, że... To były jakieś takie chwile, że porzuciłeś, takie... nagrywałeś, później dłuższa przerwa, później... Dłuższa to nie, wakacje chyba były tak, że mogłem chyba w miesiąc nagrywać, raczej co... Przepraszam, nie do spania. Dokładnie. Miałem także w miesiąc, tak to co tydzień chciałem jeden nagrywać. Miałem chwilę zwątpienia, jak wiesz, ja na początku zaczynałem z wysokiej półki, czyli bardzo znani przedsiębiorcy, bardzo znane osobowości z świata mediów i tak dalej. Przez jakiś czas nikt nie chciał się zgodzić, zapraszać i tam chcesz odpuścić to, a wewnętrznie mówię, dalej chcę to robić. Czemu się nikt nie zgłasza, dalej chcę to robić? No i nagle się zaczęli zgłaszać i to poszło, więc był taki moment zwątpienia, żeby to porzucić. I to, co przez cały wywiad podkreślałeś, po prostu się nie poddawałeś. A po ilu latach zarobiłeś jakieś tam pierwsze pieniądze na kanale? 7, może po 6. Ja w ogóle nie wiedziałem, że można monetyzować, że można zarabiać. Ja to robiłem z czystej z takiej ciekawości, takiej trochę takiej właśnie misji pomagania innym, bo mi ktoś pomógł, tak wiesz, kuzyn i tak dalej, żeby się dzielić wiedzą i trochę dla siebie. Poznaję fajnych ludzi i chcę jeszcze dawać tą wiedzę innym, więc tak
nie patrzyłem na finanse, okay. Pracowałem w korporacji, więc nie patrzyłem, dlatego miałem źródło utrzymania, które było moim źródłem, a to była taka pasja dodatkowa sprawa. Okej. Okay. Tutaj takie ciekawe pytanie. Czy prowadzisz eventy biznesowe jako konferencjer? Wiesz co, dostaję czasami zapytania. Miałem takie dwa i myślę o tym, że lubię też to robić. Jak ktoś się zgłosi i będzie chciał mnie, żebym, nie wiem, powiedział jakąś imprezę firmową, jesteś albo w stanie imprezę tam poprowadzić. Poprowadzić, to bardzo chętnie. Bardzo dobrze Ci to idzie, bo mogę stwierdzić po tym evencie w Muszynie, no, naprawdę świetnie. Tutaj pan Ryszard Florek cały czas się pytał Ciebie, czy już ma kończyć, czy ma jeszcze czas, także o wszystkim decydowałeś. To naprawdę fajnie też wyglądało, fajnie to wyszło. A jeśli chodzi o Twój kanał od strony technicznej, takie pytanie, czy masz montażystę i operatora? Nie, jak robię wszystko sam, wiesz, w mój dom zmieniam kamerę, ustawiam, biorę, to też czasami było tak, że nie, Michał Sowny, Bogaczy Polak mówi, bądź za godzinę na przykład, nie? Po 5 latach prób, że już myślałem, że będzie ciężko, umawianie nie uda się umawiania wywiadów, dalej, właśnie wytrwałość, męczyłem, nagle, no dobra, to za godzinę, ja mówię, okej, okay. Spakowałem się, pojechałem, czasami ktoś mówi, ze Stanów przylatuje i ląduje na Okęciu o 24, ja mówię, dobra, nagrywamy wywiad, no i o 24 żona już śpi, dzieci śpią, ja rozkładam sprzęt i sobie nagrywamy wywiad. I tak było między innymi, chyba Przemek Słomski to nie tak dawno było, prosto ze Stanów przyleciał i z Okęcia przyjechał do mnie, bo następnego dnia jechał już gdzieś tam do Wrocławia, już nie było szansy się spotkać, więc są różne sytuacje. Przyzwyczaiłem się, nauczyłem, brakuje mi czasu właśnie na inne rzeczy, montaż najwięcej pochłania, ale jakoś tak jest okej, daję radę. Jeszcze dajesz radę, ale już coś tam myślisz, tak jak mówisz o tym montażu, tak? A właśnie odnośnie tego montowania tych filmów, to jakiego programu używasz? To kiedyś używałem przez wiele lat Sony Vegas, bo moja żona pracowała w Sony w marketingu i dostała jakiś program, kupiliśmy aparat chyba i dostaliśmy go za darmo, starą wersję jakąś taką oryginalną. Później kupiłem chyba za $100 upgrade, można było do takiej nowej, więc już było super feature i bardzo długo robiłem, chyba z 8 lat 9, ale wszyscy mnie robią w Adobe Premierze. No i tak będąc w IKEA zorganizowaliśmy, nie wiem czy to ja byłem takim osobą, która to zgłosiła, czy ktoś z pracy, szkolenie z Adobe Premiere, więc na nie poszedłem też. No i po tym szkoleniu trochę coś tam poobczaiłem, jak to działa i tak powoli, bo zawsze się ma jakieś takie zaleciałości, takie przyzwyczajenia, to tak jak miałby zmienić telefon na właśnie inny, no to też zawsze coś jest innego, nie? Auto zmieniasz na inne i też zawsze może czegoś brakować, albo to jest fajne, nie? Ale więc jak na nowsze to się cieszysz, nie? Jak na nowsze to się cieszysz, tak, gorzej w drugą stronę. No i tutaj zmieniłem je i teraz jest Adobe Premiere. Dobra, a właśnie odnośnie tego telefonu, jaki masz telefon, to też takie pytanie od widza. No wiesz co, mam iPhone'a, po prostu jest łatwy, od lat gdzieś tak już miałem, na studiach chyba właśnie w szkole wszyscy mieli, zarobiłem na truskawkach. Kupiłem na YouTube, na wcześniej było na truskawkach, pierwszy tak. Model, a teraz no to tak zmieniam, jest to też po prostu iPhone ma dobry aparat, działa tak, że się nie zawiesza, miałem dużo Androidów wiele lat i po prostu po czasie one się po prostu dla mnie wieszały, coraz trudniej działały, tutaj działa, więc tak nie zmieniam tak, że wychodzi moda i ja stoję przed sklepem i kupuję w zapisach preorder i najnowszą, nie, i ma działać, nie, i tyle. Okay. A czy w Polsce według Ciebie łatwo jest prowadzić firmę? No nie jest łatwo, jak wiesz, dzisiejszy czas jest coraz trudniej, ale tak jak ktoś powiedział, do odważnych świat należy, trzeba przesuwać ryzyko, trzeba jeszcze dzisiaj większy trud wsadzić, żeby sobie dawać radę, ale jest to możliwe wciąż, no co pokazuje właśnie to, że przyjeżdża nawet do Herona tylu wspaniałych przedsiębiorców, że funkcjonują, da się, nie? Także i każdy ma jakąś tam fajną historię i to nie są... Fajną, ale niejednokrotnie też ciężką. Ciężką, tak. Każdy jakiś trud wsadził, dużo go to kosztowało i jest, więc... Ale no niestety, tak jak mówiłem, rządzący i tak dalej nie pomagają, wręcz coraz utrudniają. Mam nadzieję, że to się zmieni i że będziemy mogli jakoś lepiej funkcjonować, że ten przedsiębiorca będzie postrzegany jako ktoś, kto rozwija kraj. Trzeba go wspierać, a nie niszczyć, więc na to dokładnie czekamy. Dlaczego jak ktoś odniesie sukces, to rodacy mu zazdroszczą zamiast gratulować? Kolejne pytanie. No wiesz, to jest to, co chyba mówiłem też na początku, że jest tak dużo takiego hejtu, nienawiści, polityka jest tak brudna, sami siebie niszczą, jedni na drudzy mówią, co zrobili źle, zamiast się wspierać i my jesteśmy już tak zbuntowanym narodem, plus brak jest tej edukacji, tej pewności siebie, wiary w siebie, pozytywnej wiedzy po prostu, nie? Tak jak ktoś powiedział, że nie wiem, w Dubaju właśnie, słyszałem, że tam w radiu się tylko mówi pozytywne rzeczy. Tam nie ma, że ktoś, nie wiem, kogoś tam, nie wiem, ukradł, ten zrobił w wypadku, to tu jest źle. Tylko jest dobrze, tak i tak i tak. Pozytywnie i ludzie się tak nakręcają.
czytają i to chyba ma wpływ na nich. A dzisiaj jest u nas, włączysz wiadomości, to tak jak mówiliśmy, musisz clickbaitowe okładki robić, że jest coraz źle, bo nikt nie oglądnie. Bo wszyscy inni tak robią i jest, musisz być taką jak prasa, bo nikt tego nie ogląda. I ludzie się tak kręcili gazety, to robią okładki, fake newsy i tak dalej, że jesteśmy zbuntowanymi i jak nam się udaje, no to czemu mu się udało? Od razu źle, bo tak, bo to się sprzedaje. Tak jak mówiłem, jak, nie wiem, Krzysztof czy osiąga sukcesy gigantyczne i tak dalej, to nikt o tym nie mówi, ale jak wsiadł za kierownicę i przekroczył prędkość o 20, to każdy tabloid, jak go złapała policja, na pierwszej okładce jest, że wręcz prawie kryminalista, bo pojechał 20 za dużo i to jest takie smutne. Dlaczego nie pokazujemy dobrych rzeczy, że wracał z przedszkola, gdzie wsparł chore dzieci i dawał występ, nie? I o tym nie powiedzieli, że tyle poświęcił swój czas i pojechał i zrobił coś dla nich. I to jest takie smutne, z czym ja walczę, żebyśmy mówili o tych dobrych rzeczach i wspierali sąsiada, jak mu się udało, to przyjdę, powiem, jak ci się udało w pozytywnym, może mi pomożesz, może powiesz, jak, może spędzisz ze mną czas. Dokładnie. Gratuluję ci, co mogę ja zrobić, żeby tobie pomóc też, nie? Dokładnie, dokładnie. No ja potwierdzam, że tak jest, że jak się pozytywnie myśli, z osobami pozytywnymi się spotyka i tak dalej, i gratuluje się, cieszy się tym sukcesem drugiej osoby, no to ty tak samo możesz urosnąć, zacząć rosnąć, nie? A nie tkwić w miejscu. Teraz pytanie, myślę, które najbardziej interesuje widzów i ogólnie, myślę, ludzi w Polsce. No ile, Łukasz, można zarobić prowadząc kanał na YouTubie? Nie ma takiej odpowiedzi, bo to jest tak, jakbyś powiedział, ile możesz zarobić, będąc przedsiębiorcą, nie? Możesz zarobić raz nic, zarobisz, raz tracisz. A możesz zarobić miliony. I tak samo jest pewnie na YouTubie, jakbyś zapytał, nie wiem, Fryza czy ekipę, to są miliony, nie? Jak zapytasz początkującego kanału, nic. Więc ten przedział jest taki, że sky is the limit, nie ma limitu. Możesz zarabiać ogromne pieniądze, a możesz nic nie zarabiać. Od ciebie zależy trochę YouTube, jakbyś był przedsiębiorcą. To też zaczynasz być i albo jesteś dobrym przedsiębiorcą, co mi radzisz sobie, albo padasz. No i to też jest rynek, ale no są ogromne pieniądze, bo są reklamodawcy, są współprace. Czyli to jest jakaś tam składowa. Jest składowa, tak. Więc możesz duże pieniądze zarabiać jak najbardziej i zarabiają wiele kanałów, które znam, właścicieli i tak dalej, zarabia ogromne pieniądze. A to jest przedział, możesz powiedzieć, tam kilkuset złotych, kilku tysięcy, kilkunastu? Nie, no na miesiąc, mówię, są firmy, które, są kanały, które mogą zarobić miliony, nie? Ja znam sam kanał dziecięcy, który dla dzieci zarabiał miesięcznie 40 tysięcy euro, nie? Jest na kilku krajach i tak dalej, nie? Robiący bajkę dla dzieci, więc bajki, więc... I tam widzowie się nie kończą, bo... Dzieci przybywa, tak, dzieci cały czas jest, są na różne języki tłumaczone, bajki się będą takie perpetuum mobile, tak, one się cały czas słuchają, oglądają i tak dalej. Okej, okay. A jeszcze jedno pytanie związane z tym zarabianiem, to czy zarabiasz także poza YouTube'em? No zarabiam, w sensie no wcześniej cały czas byłem w korporacji, zarabiam etacie. No mam, a teraz obecnie? No między innymi w domku, który siedzimy, jest na wynajem, to jest taka inwestycja, która gdzieś też... Czyli jesteś też inwestorem, za kredyty. Można powiedzieć. Tak, no też ryzyko, bo i kredyty i podejrzeń, no ale tak trochę ten kuzyn, który mnie wysłał na szkołę, miał nieruchomości, z których też rzucił bycie prezesem ogromnej firmy i jest takim niezależnym finansowo rentierem i to mi się, wiesz, widząc to też gdzieś tam z boku, też tak chciałem być, nie? Więc jakieś oszczędności, oczywiście to też nie jest tak, że no a to zarobił i ma, tylko kredyt, ryzyko, kredyt hipoteczny na początku, mieszkania wzrosły, no to super, bo wartość wzrosła, coś sprzedawanie i tak dalej, więc jakby też z wynajmu, powiedzmy, to jest jakaś taka dodatkowe źródło dochodu, plus moja żona pracuje na etacie, więc mamy jakiś tam zastrzyk stały też pieniędzy. Plus są różne, czasami samochód jakiś sobie z klasyk sprzedam, kupię. Tak, zapraszamy też na kanał Biznes Misja Cars, tak. Biznes Misja Cars, dokładnie, gdzie można troszkę o tym inwestowaniu w samochody zobaczyć. Także Łukasz, podsumowując, bo to są wszystkie pytania i od widzów, i ode mnie. Ja dziękuję Tobie za ten poświęcony czas. Mam nadzieję, że ktoś wyciągnie z tego co najlepsze, zainspiruje się. Cieszę się, że mogłem gościć tak uznanego biznesowego YouTubera na swoim kanale. No i na koniec, czy masz jakieś ostatnie słowo do naszych widzów? No bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca, więc mam nadzieję, że też wyciągniecie coś z tego, o czym rozmawialiśmy. Są to no, może czasami trudne tematy, ale warto być pozytywnym, warto zmieniać świat. No i życzę Ci też sukcesów w kanale, żebyś też był szczęśliwy, robił to, co robi, spełniał się w tym, rozwijał i dawał ludziom taką pozytywną wartość, którą wszyscy potrzebujemy. Bo dla mnie już dużym sukcesem jest to, że wystąpiłeś, że zgodziłeś się na ten wywiad, aby więcej takich gości, aby więcej tej inspiracji, tej motywacji. No i co? No i żebyście działali, też wyciągli z tego
co najlepsze, bo tak jak od Łukasza mogliście usłyszeć, że sukces to nie jest na pstryknięcie palcami, tylko to są zwykłe czynności podejmowane każdego dnia. Także dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję.